Siema, siema. Dzisiaj Stefan chciał się wymigać, ale nie ma takiej opcji. Obudziłem go po 4 godzinach spania. Ja spałem również 4 godziny. Idziemy wynająć skutery. Nie ma obijania się, jest godzina 10:30 około. Trzeba zacząć dzień. Nie ma spania tak jak wczoraj. A co do wczoraj, jeszcze w ogóle jaki przypał z tą dziewczyną. Spotkaliśmy się na Tinderze, właśnie spotkałem, umówiłem się z dziewczyną i ona przyszła z koleżanką i my mamy jakąś paranoję, naprawdę. Nam się wydaje, że wszyscy są ladyboyami tutaj. Ja się jej spytałem normalnie, otwarcie w oczy, czy ona jest ladyboyem. A ona, a czy ja wyglądam jak ladyboy? Masakra, wstyd, mega wstyd. Ale tak czy siak, w każdym bądź razie ona mnie dalej bardzo lubi. Idziemy wynająć skutery i jedziemy z nią dzisiaj na Big Budę prawdopodobnie lub gdzieś indziej. Ona nam pokaże, co tu można zobaczyć. Do zobaczenia już na skuterze. To jest mega głupi pomysł. No ale kto te głupie pomysły zrealizuje jak nie my? Goście się pyta, czy umie na motorze jeździć. O, umie! To zaraz zobaczymy. Dobra, kompletna zmiana planów. Stefan został w domu. Mówi, że zostawia mnie samego z dziewczyną z Tindera. A ja jadę właśnie się z nią spotkać. Jadę na drugi koniec wyspy. Jest to 40 minut drogi stąd. Do zobaczenia na miejscu. Mam swojego szofera, jestem już z Nani. Nani, yes? How are you? You are good driver, yes? I trust you. Zaraz wam koleżankę przedstawię. Ona dobrze nie mówi po angielsku, ale nam to nie przeszkadza. Należy do tych normalnych dziewczyn. No nic ode mnie nie chce, ani nie oczekuje, po prostu jedziemy pozwiedzać. Bardzo przyjemna kobieta. Wczoraj na przykład jak poszliśmy do barów, to nie chciały z nami iść dziewczyny do tych droższych, tylko wzięły nas do takiego tańszego, żebyśmy nie musieli dużo płacić. Bardzo takie skromne. Ale tu jest ślicznie. No jednak co wyjście z tubylcem to nie jest co wyjście i samemu szukanie, chodzenie. Proszę. Wow. So nice over there. Beautiful. Wstydzi się koleżanka pokazać, nie chcę być też nachalny za bardzo, więc chyba będę musiał to uszanować. Może jakoś ukradkiem wam pokażę, ale już nie chcę bardziej naciskać. Ładna jest, a się wstydzi. Ja nie wiem, tak to z wami dziewczynami jest. Ale spoko, powiedziała wczoraj, że fajnie całuje. No. You like lady boys? You like? Huh? Yeah, I like lady boy beautiful. Yeah. You like? Yeah, yeah, they beautiful. That's why I like. You want to try? I want more? Do I want lady boy? Yeah. No. Do you want lady boy? No. No. Why? No. He's a boy. Lady boy don't like women. Przed nami centralnie na samej górze znajduje się Big Buddha. Właśnie mnie tam Nani zabiera. Tak w ogóle to obcokrajowcy muszą jeździć w kaskach, bo policja zatrzymuje obcokrajowców i wstawia mandaty.
policja nie zatrzymuje Tajów, bo Tajowie nie mają pieniędzy. No znała dziewczyna okolicę. Mnie by zajęło jechanie na przykład na taką teraz podróż z jednego miejsca na drugą, cały czas się zatrzymując i patrząc na mapę. A tutaj znani chwila, moment. I wcale się nie nudzę. Taka adrenalina, muszę się cały czas lewą ręką obejmować. Boże, jak ja bym chciał mieć dziewczynę w każdym kraju świata. Nieważne. Wow. Okej. Nani mówi, że dziewczyny, które mają krótkie spódniczki lub krótkie spodenki, nie mogą tutaj wchodzić. Ja się spytałem, czy ja mogę? Mogę. Ale punkt widokowy. Ale tu jest widok. I te wyspy wszystkie w oddali, i te bliżej. Te woda. No i Big Buddha. Też może zaraz tam wejdziemy, zobaczymy. Tam będzie jeszcze lepszy widok. Widzicie, na nic się nie chce pokazać. Już nie wiem, jak ją namówić. Będę musiał zaraz zaskoczenie zrobić. Kuku. Uśmiech. Only little hello? Nani? No. Płoszy się dziewczyna. No trudno. A więc znajduję się teraz centralnie pod pomnikiem Wielkiego Buddy. Jest naprawdę ogromny. No widok to on musi mieć z głowy, z oczu. Skubane. Hejo, śmieciorze małe. Co wy tu robicie? Co wy tam macie? I znowu się przemieszczamy. Jedziemy dalej. Taki układ mi się podoba. Siedzę tylko i pokazują mi cały czas. Wożą mnie, pokazują coraz nowsze miejsca. Nie muszę nic robić, tylko jestem teleportowany. Super. To się nazywa wykorzystany dzień na maksa. Tam ludzie wchodzą do środka, trzeba ściągać buty. My chyba się idziemy przejść tak w koło, zobaczyć, jak to wygląda z zewnątrz. Nie musimy z kulimi wchodzić do środka. Nany powiedziała mi, że rosyjscy turyści wchodzili na sam czubek tej świątyni. Co za ludzie. Byłem pewny, czy mogę kamerować, ale chyba tak.
ale to kolorowo w tych świątyniach buddyjskich. I złoto. Złoto i kolorowo. Kafelki tak gorące, że tutaj normalnie parzą mnie stopy, jak idę. Ciekawie, ładnie to jest, ładnie. Ta zieleń, te góry tutaj wszystkie. Nani. Coś pięknego, wszystko tutaj, wszystko w koło takie piękne. Ściągamy buty jeszcze raz. Idziemy tutaj do takiej małej świątyni zobaczyć, co to jest. Dzisiaj Nani zasłużyła na takiego buziaka, że chcąc czy tak go dostanie. Tak jak wczoraj. Wczoraj myślałem, że nie chciała, ale napisało, okazało się, że jest zadowolona. Bo ja się wczoraj nie pytałem. Tak wyszło. Pan chyba pokazał, że nie możemy tam iść. No dobra. Czy możemy iść? Możemy iść. Ja nic nie rozumiem. Również nic nie widzę, bo światło się odbija od kafelek i mi wali w oczy centralnie. Jaki tu jest klimat. Normalnie ryje mi to, bo taki świat jest piękny i wielki. Jaka jest różnorodność i ludzi, i kolorów, i kultur. I ludzie tacy piękni. Fajne mnichów. Wszyscy jakieś prace wykonują. Ciekawe. Jeszcze jedno. Nie wszyscy bohaterowie noszą pelerynę. Jak dla mnie, Nani jest super bohaterką w byciu przemiłą osobą. Dogs. You like dogs? Yeah. I like dogs as well. Beautiful. Yeah, beautiful. Go swim? Go swim? No? Zostałem zabrany nad to jezioro tylko po to, żeby się przyjechać w korzeń pokazać. Znaczy może być lepiej, zajebiście, nie?
Zajebiście! Siedzę i podziwiam! Dojeżdżamy do jakiejś przydrożnej knajpy. Moja przewodniczka pokazała, że możemy iść tutaj. No to zobaczymy, co nam poleci. Co to takiego. Ale pewnie się zna, więc w złe ręce nie trafiłem. Nie. Jest. Tak więc, że ja nie rozumiałem nic z tej listy. Tak na niej wybrała jedzenie dla mnie. Nie wiem co, ale pytała tylko, czy lubię pork. Więc tak, świnkę, no może być. Może być. Zapomniałem się pochwalić, jaką dobrą zupę miałem, ale to dlatego, że było śmiesznie, bo na niej się śmiałem, bo nie miałem jeść. O, a to są jeszcze jakieś porkowe rzeczy. Spróbujemy. Looks good. Looks good. It's hot? Sauce hot? Yeah. Yeah? No. No? No hot. Ah, okay. Hot. Oh, this is... meat is hot. It's hot. Nice, nice. Tak z własnych doświadczeń byłem na Dominikanie 3 lata temu. Chowa się, kompletnie się chowa tutaj z Tajlandią, naprawdę. O wiele lepiej, o wiele lepiej. Dominikana też piękna, ale tu jest lepszy klimat, taki bezpieczniejszy i ta zieleń też jest taka... Można się poruszać tutaj swobodnie, nie trzeba się czaić, nie trzeba się bać. No i ludzie o wiele lepsi, o wiele życzliwi tacy. A więc, nie wiem czy miało być romantycznie, ale będzie. Nice, I like sunset here. I to by chyba była ostatnia miejscówka dzisiaj, bo zaraz zajdzie słońce, będzie ciemno. No, w każdym razie fajnie, dobry, spędzony dzień. Trochę tego tutaj za dużo dzisiaj ponagrywałem, nie wiem jak to poskładać. A jeszcze wiem, że się będzie działo. Co? Nie? Co? Ja mam złe myśli. Sam do siebie się śmiejesz, ale ja jestem głupi. Nani? Say hello. No. Say hello. You're beautiful. No. Why? I think everybody from my friends want to see you. No. Yeah, beautiful Asian girl. No. Yes. Only hello. No. Hello Poland. Please. No. Okay. I like you. No tu się ludzi zebrało. Wszyscy na zachód. Jest godzina po 6:00. Robi się ciemno. A ja myślę, że dzień się jeszcze nie skończył. Jak się spotkam ze Stefanem, to się... Jak się spotkam ze Stefanem, to myślę, że wjedzie kolejny odcinek. Ta noc będzie jeszcze dzisiaj nasza. 100%. Jak by mogło być inaczej, gdybyśmy nie zarwali kolejnej nocy? Musi być grubo. Musi być. Stefan, jak to oglądasz w przyszłości? Jadę na piwo z koleżanką, ale po tym piwie, albo po dwóch, jadę do ciebie. I robimy kurwa melo jeszcze dzisiaj. Grube! W sumie z dnia na dzień jest coraz to grubiej, nie? Musimy trochę przystopować. Ale to jest Tajlandia, jesteśmy tu tylko raz. Przynajmniej takie jest założenie. Dostałem zaproszenie do domu. Ja bym nie poszedł. Stefan, jadę do ciebie! Stefan, przepraszam, że cię zostawiłem cały dzień w domu samego! Ale to było warte!
kompletnie, nie? Na te czerwone. Hello? Hello, big man? Yeah, man! Fucking hell, curing myself, there you go. What have you been doing? Fuck! Smoking, sleeping and eating. So I hope you have power for another few days to smash. Yeah. Just fucking recovered now. Yeah, that's what I mean. Well, what have you been up to? What have good. Like what? Like those keys. Yeah? But yeah, it was proper. Straszna stypa w domu. Teleportacja. Rozpadało się na maksa, tak więc z browarkiem, ze Stefanem znaleźliśmy zadaszenie z miejscowymi. Yeah, we've got a new friend. Na zdrowie. Na zdrowie. My bitch playing there. Good. Yeah, my lady boy. This one, you see? With the big ass. Najtańszy pub, można się napierdolić za szwedzki stół. Płacisz 400 batów pieszki ile chcesz. Gdzie normalnie małe piwko kosztuje 120 w takich na dyskotece. Just gonna get fucked again.
są ladyboye tutaj przede mną. Bo się właśnie spytałem, nie? Burdel w głowie, nie? Burdel w głowie! Powiedz, to są chłopacy, no nie chuje. For him. No, lady boy, for him, okay. I want girl. One girl, okay. I like your tits anyway. They are good. Yeah, I'm gonna have to go give it. Wait. Oh, my friend. Wait. My friend. She sent me photo. Oh, I want to see her. No, yeah, wait. Put them. No, before. Right. Show us the picture. Right. You remember she read? No. Thank you. I like slim, no fat. No. Slim like you. Man, yes. I don't like. No, before you are. And which year, yes? Yeah, cool. I don't like. The other friend, you are three of you, correct? There was three. You, yeah, her, and another one. What's the other one? The other one was Lynn. Was it she? Yeah. I love girls! Whoa!
Załamany. Nic nie spaliśmy. Jest 7 rano i o 9 wstajemy. Znaczy, no nie, no w sumie o 10. O 11 już mamy być na skuterach. To jest mój pomysł. Nie ma spania. Wszystko przez Stefana. Słońce wstało. Ale było warte tego widoku. Ale ten dzień był długi. Na maksa. Ciężko to powiedzieć.